tle punktu wyjścia poczuł się filmu Kowalskiego, a w Rzeczpospolitej wywiad z Leszkiem Millerem o okolicznościach śmierci jego syna i o tym, jak Miller to przeżywa. Zapytam, że to jest podobne, szukał tego wywiadu, no to, że to jest taki pasus Leszka Millera. Nie jestem żadnym autoklerytarem, szukam zainteresowania tego, co mówił kardynał Kowalski czy papież Franciszek, i postawa mnie porusza.